Jest z nami tutaj kapitan, prezes, lider, powiedziałbym ikona Ligi Bemowskiej i szef zarządzający All for One, Maciek Rataj. Dzień dobry. Witam. No mamy kilka pytań, ponieważ przede wszystkim zacząłbym od tego, że dzisiaj udało Wam się podtrzymać fantastyczną pasę. Czwarte zwycięstwo z rzędu z uznanymi rywalami. Spodziewaliście się takiego początku sezonu? Szczerze mówiąc nie, no bo zima nie była zbyt fajnie, nam nie poszło w zimę, dużo porażek, no ale myślę, że też dużo gra rolę to, że to boisko, no dużo lepiej nam się gra tutaj na Iżykowskiego niż na Obrońców Tobruku. Okej, zmiana boiska to na pewno, ale też chyba udało się troszeczkę wzmocnić zespół. Czy na pewno powracający po kontuzji Max Himmel robi różnicę i myślę, że też nasze zwycięstwa wiążą się z tym, że jednak wrócił i on potrafi zrobić tą różnicę, której nam tak naprawdę brakowało. W naszej ekstraklasie piłkarze zawsze tak starają się nie deklarować jasno, jeśli chodzi o to, że mierzą wysoko, ale ja rozumiem, że tutaj All for One w Lidze Bemowskiej jest w stanie powiedzieć po takim fantastycznym początku, że tak, mierzymy w mistrzostwo? Szczerze mówiąc nie. To czy na pewno chcielibyśmy wygrać, ale jeszcze zbyt dużo meczów, żeby mówić tu o jakimś mistrzostwie, no bo dużo bardzo trudnych meczów przed nami i może zdarzyć się wszystko. Liga jest dosyć wyrównana, przeciwnicy są bardzo mocni i tak naprawdę kwestia dnia może zadecydować, czy uda nam się, czy nie. Na pewno cieszymy się, że na razie idzie nam dobrze, ale że tak powiem krok po kroku chcemy iść. Jasne i spytam jeszcze... Nie wiem, o co spytam. Dobrze, miałem o kontuzję nie pytać. W razie czego to wytniemy, ale zapytam, pierwszy raz taki chyba dłuższy rozbrat z piłką. Miałeś, ale to już wiele lat temu, tam kontuzję pamiętam opowiadałeś. Ciężko się ogląda mecze z boku? Bardzo się ciężko ogląda mecze z boku, ale z reguły to jest tak, że jak ma się szczęście w miłości, to nie ma się szczęście w piłce. Wcześniej miałem nieszczęście w miłości i byłem zdrowy, a teraz mam żonę, szczęście, więc dlatego kontuzję. To myślę, że życzę po prostu podtrzymania takiej fantastycznej pasy. Dzięki uprzejmie. Dzięki wielkie.